zostaną wyjątkowe kobiety gminy Mielec w 5 kategoriach. Kobieta przedsiębiorcza, oświata i wychowanie, kultura, gospodyni roku oraz działalność gospodarcza. Bardzo proszę gorące brawo, ponieważ to są panie profesorze. W latach ubiegłych, a teraz już rozpoczynamy nagradzanie pani za 2015 rok. Nagrody wręczą oczywiście pan wójt gminy Mielec oraz pan przewodniczący Rady Gminy Mielec, ale pozwolicie panowie, że jeszcze przeczytam pierwszą nagrodę i króciutko kilka zdań o pani również podam, a potem poproszę państwa na scenę. W dniu dzisiejszym tytuł Kobieta Przedsiębiorcza Anna Żeli 2015 otrzymuje pani Maria Duszkiewicz z Chorzelowa. Pani Maria z Chorzelowa związana jest od urodzenia. Tutaj chodziła do szkoły i tutaj poznała swojego męża Michała. W Chorzelowie rozpoczęła i dalej prowadzi również swoją działalność gospodarczą. Pani Maria jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1984 roku prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo ogrodnicze, uprawiając warzywa i kwiaty. W 2015 roku wraz z mężem Michałem sąd biskupa Andrzeja Jerzy odebrała statuetkę Miłosierny Sercem, którą otrzymała za działalność na rzecz Caritas za swoją bezinteresowną pracę, ofiarność i pomoc. Jest matką 5 dzieci i babcią 2 wnucząt. Interesuje się pszczelarstwem, ziołolecznictwem i ekologiczną żywnością. Jeszcze raz gorąco tak. Jej staż pracy to 34 lata. Promuje szkołę przez udział uczniów w różnych konkursach pozaszkolnych organizowanych przez m.in. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie oraz inne instytucje. Przygotowuje uczniów do konkursów ortograficznych, czytania ze zrozumieniem, wiedzy przyrodniczej, konkursów recytatorskich, muzycznych, plastycznych, w których uczniowie osiągają jej wyróżnienia i nagrody. Przygotowuje imprezy integracyjne mieszkańców wsi. Są to tradycyjne jasełka wystawiane z okazji Dnia Dziadków. Przez lata pracy pełniła wiele funkcji edukacyjnych, m.in. przewodnicząca Komisji do Spraw Psychologiczno-Pedagogicznych, przewodnicząca zespołu przedmiotowego, konsultant i lider oceniania kształtującego szkoły uczące się. W czasie trwania swojej pracy kończyła różne formy szkolenia zawodowego, m.in. kursy z zakresu terapii pedagogicznej, kurs organizowany w ramach projektu Kreatywna Szkoła to Twórczy Uczeń, kursy profilaktyczne. Otrzymała certyfikat ukończenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kategoria kultura. W tej kategorii nagrodę otrzymuje za niezwykłe zaangażowanie w pracę twórczą i osiągnięte sukcesy na niwie artystycznej. I to za moment powiem, bo już powiedziałem, ale trudno. W 2010 roku otrzymała tą nagrodę pani Dorota Kierasiek-Drychowska, pani Bożena Telega, a to te więcej ciało tych koszul bliżej jakoś tak. Pani Wysława Weronika Górak z Podleszan, pani Grażyna Pieruk, kotlarz z Woli Chorzelowskiej, pani Daniela Pietryka z Chorzelowa, gorące grane. Pan, który poprzednio otrzymał tą nagrodę. I jak już się wygadałem, w tej edycji, czyli w 2015, zapraszam w kategorii kultura pani Anna Surowiec-Chorzelowa. Prowadź młody, prowadź warzywo. Pani Ania nie zna tych skutów, do mnie nie wchodzi. Pani Ania Surowiec jest rodowitą chorzelowianką. Od 1995 roku pracuje w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie jako instruktor plastyki. Przez 21 lat pracy z pod jej ręki wyszły plakaty, zaproszenia i wiele innych dzieł na imprezy zorganizowane bądź współorganizowane przez Ośrodek Kultury. Przed tym projektuje plakaty, zaproszenia dla innych organizacji i instytucji z terenu gminy Mielec. Mając niesamowite zdolności manualne i wyobraźnię artystyczną, tworzy wspaniałe dekoracje, scenografie sceniczne i plenerowe. Jest także twórczynią katalogów wystaw plastycznych, które to wystawy sama również aranżuje. Wystawy pokonkursowe przez nią organizowane są efektem konkursów plastycznych, które kierowane są do wszystkich grup wiekowych.
począwszy od przedszkolaków do dorosłych, kończąc. Zaprojektowała banery Ośrodka Kultury oraz cyklicznych imprez do Rzymki, Gminny Mielec, Jarmark Podkarpacki, Turniej Tańca, Towarzyskiego Folder, Zespołu Pieśni Tańca Chorzelowiacy, Okładki, Płyt Kapeli Chorzelowiacy oraz Płyt Poezji Śpiewanej i Piosenek Dziecięcych wydawanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu. Opiekuje się twórcami nieprofesjonalnymi z terenu gminy Mielec, organizując wystawy indywidualne, zbiorowe i plenery malarskie. Współpracuje z Klubem Środowisk Twórczych Mielec, jest mężatką, ma dwóch synów w wieku szkolnym. Pani Ania Sorowska. Proszę jeszcze raz dać tutaj głośno. W której wyróżniono kobiety za niezwykłe zaangażowanie w działalność społeczną w środowisku kobiet oraz przekazywanie doświadczeń młodemu pokoleniu. Po raz pierwszy gospodynią roku 2010 roku została pani Krystyna Pazdyk z Książnic, później pani Genowefa Krawiec z Woli Mieleckiej, później pani Zofia Cichoń z Chorzelowa, następnie pani Katarzyna Duszkiewicz z Chrząstowa i pani Dorota Dąbrowska z Chorzelowa. Również gorące brawa. Gospodynią roku 2015 zostaje pani Bogumiła Pogoda z Książnic. Pani Bogumiła Pogoda z zawodu jest pielęgniarką i pracuje zawodowo w ośrodku zdrowia. Wraz z mężem prowadzi także gospodarstwo rolne. Od wielu lat była aktywną działaczką koła gospodyń wiejskich, a obecnie Stowarzyszenia Nowoczesnych Pani w Książnicach. Mimo wielu obowiązków zawsze znajduje czas na pracę społeczną. Od lat służy swoimi pomysłami przy wbiciu wieńca dożynkowego. Wspomaga materialnie organizacyjnie organizacje swoich regionalnych z różnych okazji, z produktami z własnego ogrodu oraz płodami rolnymi. Przygotowuje wspaniałe wypieki, niejednokrotnie wyróżniane na konkursach. Zawsze chętna i uczynna, służy doświadczeniem i pomocą. Historia przyznawana za szczególne zaangażowanie w działalność społeczną naszej gminie. W ubiegłych latach kategorię tą otrzymały pani Danuta Zaręba z Podleszem, pani Wanda Wika z Książnic, pani Elżbieta Węgrzyn z Książnic, pani Kasia Gabryś z Woli Chorzelowskiej oraz pani Elżbieta Węgrzyn z Książnic. Gorące brawa. Wyjątkową kobietą Anno Domini 2015 w kategorii działalność społeczna zostaje pani Maria Węgrzyniak z Rzędzianowic. Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Rzędzianowicach, a swoją przygodę z działalnością w kole rozpoczęła 25 lat temu. Rok roczny przez Koło Gospodyń Wiejskich biorą udział w dożynkach wiejskich, natomiast na dożynkach gminnych prezentują wspaniałe wieńce dożynkowe oraz przyśpiewki wieńcowe. Wieniec rzędzianowicki wielokrotnie zdobywał nagrody na przeglądach wieńca dożynkowego, efektem czego była prezentacja wieńca na podkarpackim konkursie wieńca dożynkowego w Radomyślu Wielkim i zdobyte tam nagrody i wyróżnienia. Pani z Koła Gospodyń Wiejskich pod kierunkiem pani Marii współpracują także w ramach Dni Seniora w swojej miejscowości. W 2012 roku uhonorowana została Orderem Serca Matką Wsi, przyznanym przez Zarząd Krajowego Związku Rolników i Kółek Organizacji Rolniczych. W 2014 roku pani Maria od Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie otrzymała honorową odznakę świętego Izydora Oracza. Gorące brawa! Wszystkim witam panie, dlatego że jest dzisiaj podwójna uroczystość. Święto kobiet, które się zbliża niebawem, będziemy obchodzić 8 marca oraz ten wyjątkowy dzień, wyjątkowa kobieta gminy Mielec. Jest tutaj wśród nas bardzo dużo wyjątkowych pań, to znaczy panie, które zostały uhonorowane. Jednak tak jak pani Marysia powiedziała, wszystkie panie są wyjątkowe. Chcielibyśmy co roku, aby wszystkie panie z naszej gminy uhonorować, bo nie ma pań, którym by się nie należał ten tytuł. Także bardzo serdecznie dziękuję wam za waszą pracę, za waszą troskę w życiu codziennym, za wasze zaangażowanie. Życzę przede wszystkim zdrowia, zadowolenia i jak największych sukcesów dla wszystkich pań w przyszłości. Słowo odchodzę, z kobietami to różnie bywało.
zatrzymał się nad brzegiem Wisłoki i zaczął złotą rybkę przywoływać. Wkrótce i to życzenie staruchy zostało spełnione. Lecz jak mówi stare przysłowie, daj palec, a odetnę rękę. Lista życzeń, w miarę jak czas upływał, znacznie wzrastała. A wredny rywal kursował między domem a Wisłoką i przekazywał zlecenia swojej stary. Ona ławiła się w luksusach. On natomiast wyglądał biednie, nędznie, przytłoczony i zakrzyczany przez swoją żonę. Dokumenty powstałe w tamtym czasie nie ujawniają, jak to się mogło skończyć. Jednakże były to czasy budzącej się długo oczekiwanej emancypacji mężczyzn. Dlatego też pewnego dnia przychodzi rybak nad rzekę, ale jakże odmieniony. Jest piękny, zadbany, idzie z piękną dziewczyną, w której rozpoznajemy rybkę. Para jest czule objęta i bardzo zajęta sobą. Nie mów nic za lata, znaczy się prywatny. Pan rybak został uznanym poetą i wyjechał do Włoch. No, ale wiecie, jak tylko Warszawa. Bowiem to tam ujawniła się jego wena. Kto by tam kiedy kobietę zrozumiał? Anioł by nie śmiał, diabeł by nie umiał. Czego jej w życiu do szczęścia potrzeba? Piekła zakątek czy kawałek nieba? Kto by tam kiedy kobiecie dorodził? Jeszcze się chyba tak nie narodził. I chociaż czas złośliwa, kąśliwa, nie lilia biała, lecz zwykła pokrzywa, wie to ród męski i ty, dobry Boże, że z babą jest ciężko, a bez niej jeszcze gorzej.